Cześć, jestem Klaudia Takanon, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na podstawie podanego skróconego zapisu graficznego konfiguracji elektronowej atomu siarki, wskaż oznaczenia wszystkich orbitali atomowych, które ulegają hybrydyzacji w procesie tworzenia wiązań w cząsteczkach SO2. No to najpierw musimy sobie tutaj ustalić typ hybrydyzacji. Zapisujemy sobie połączenia na SO2. Mamy SK, tlen, no i tlen. Tleny leżą w grupie 16, czyli mają 6 elektronów walencyjnych, zatem do utworzenia oktetu elektronowego brakuje im dwóch elektronów. No to dajemy sobie je te dwa, których potrzebują na siatce, odbijamy i zapisujemy sobie tutaj resztę. Tutaj tak samo. No i jak ten sobie zagarnie te 2 ten zagarnie sobie te 2 to mają oktet elektronowy. Natomiast jeżeli chodzi o siarkę, to wiemy, że siarka leży tutaj w grupie 16 i również ma 6 elektronów walencyjnych. No to zapiszemy sobie to tutaj. Hop. Jak spojrzymy sobie na siarkę, że on tutaj zagarnia. Tak? A jak my sobie tutaj zagarniemy całą siarkę, to widzimy wtedy, że ma tych elektronów. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli za dużo. Dlatego też tu będziemy mieć wiązanie podwójne. Natomiast te dwa elektrony siarka da tlenowi, bo ma o dwa za dużo, a tlen potrzebuje tych dwóch. Czyli to idzie tutaj jako wiązanie koordynacyjne. A te dwa przenosimy sobie tutaj. To możemy sobie połączyć elegancko. No i spoko. I teraz będziemy sobie tutaj zapisywać typy wiązań tej siarki. Czyli tutaj mamy Sigma Sigma. I tą wolną parę elektronową też dodajemy sobie tutaj plus 1. Czyli mamy nasz wynik to 3. To oznacza, że mamy tutaj. Typ hybrydyzacji, w której biorą udział trzy orbitale. Jest to typ hybrydyzacji SP2, w której hybrydyzuje się orbital S i dwa orbitale P. No i tutaj, już z tej tabelki, którą Wam specjalnie wkleiłam, widzimy, że przy SP2 mamy tutaj zmianę na 3S, 3Px. I 3PY, czyli orbitale atomowe, które ulegają hybrydyzacji w procesie tworzenia wiązań w cząsteczce SO2 to 3S 3PX 3PY. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.